dlaczego muzyka elektroniczna? Ponieważ jest to sens mojego życia. Od dawna interesuję się tą muzyką, powiedzmy od dziecka. No, jest to moja pasja życiowa, dlatego. Nie uważasz, że to jest taka troszkę muzyka niszowa i nigdy nie będzie miała takiej siły przebicia jak inny rodzaj muzyki? Powiem tak, no każda muzyka ma jakiś tam, powiedzmy, swoich odbiorców, tak? Jedni mają więcej odbiorców, inni mniej, a nie jest to powiedziane, że jest to muzyka niszowa. O każdej muzyce można powiedzieć, że jest to muzyka niszowa. My jako producenci, DJ-e mamy swoich odbiorców, no i to cieszy, jest ich coraz więcej. Są festiwale, jest dużo imprez, które promują tą muzykę i jakoś do tej pory no nie uważam, że jest to muzyka niszowa. Przygotowałem swojego seta, swoją muzykę, oprócz tego, że tą muzykę prezentuję, jestem też producentem muzycznym. Wszystko to, co dla ludzi najlepsze, czyli najlepszą muzykę. W tej chwili w Polsce i na świecie jest tylu producentów, że naprawdę każdy z nich wnosi do tego nurtu cząstkę siebie i ciężko jest powiedzieć, na kim się wzoruje, może mogę powiedzieć, że na każdym po części.
Od dziecka jakoś tam próbowałem na jamniku takim małym miksować muzykę, dodawać coś od siebie. Później oczywiście pierwszy program EJ, ogólnodostępny, następnie Fruity Loops, na którym do tej pory tworzę muzykę. No i jakoś to się samo tak zaczęło. Nikt mi po prostu jakoś do tego, nikt mi nie pomógł. Muzyka elektroniczna jest od chyba 2 czy 3 lat, także no myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, czy to ktoś, kto słucha muzyki elektronicznej, czy jakiejś muzyki tak zwanej biesiadnej, czy jakiejś, każdy znajdzie coś dla siebie i ta formuła, myślę, jest odpowiednia.